Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w nowym filmiku i to jest kolejna recenzja z racji tego, że ostatnio nagrałam Wam recenzję o kremie do twarzy z Taupy, to pomyślałam, że dzisiaj nagram Wam jeszcze jedną taką krótką recenzję, także z serii Green Oczyszczanie. Jest to łagodny płyn micelarny, tonik 2 w 1, łagodnie oczyszcza, nawilża, tonizuje i odświeża. Jest hipoalergiczny, przeznaczony do skóry wrażliwej i do każdego rodzaju skóry. Posiada roślinne składniki, bławatek i lukrecję. Prezentuje się on tak, jak widzicie, jest zużyty. Mieliście okazję go zobaczyć już w dęku i właśnie wtedy Wam wspominałam, że będę chciała Wam nagrać jeszcze kilka słów odnośnie tego produktu. No więc dzisiaj po prostu przyszedł na to czas, co prawda zaraz będę wychodzić do pracy, bo moja przerwa się kończy, ale niemniej jednak tych kilka minut jeszcze znalazłam i na pewno nie robiłabym Wam recenzji, gdyby to nie był produkt, który w moich oczach, w moim odczuciu jest warty zainteresowania się nim. Nie wiem, czy Wam wspominałam, wydaje mi się, że tak. Ja z marką Taupa do tej pory zawsze byłam na bakier i do każdego produktu tej marki, który mam okazję przetestować jakby po raz pierwszy, podchodzę bardzo sceptycznie, ponieważ te produkty po prostu w większości się u mnie do tej pory nie sprawdzały, rzadko który mi się spodobał, rzadko który się u mnie sprawdził, rzadko który mogłam wychwalać, dlatego też do każdego po prostu nowego podchodzę sceptycznie. I raz jestem rozczarowana, czy może nawet nie rozczarowana, tylko po prostu okazuje się, że jednak no, moje podejście było dobre, a czasami właśnie jestem mile zaskoczona, jak przy tym produkcie. Jak już Wam przeczytałam, to jest produkt 2 w 1, więc można go używać do demakijażu, jako płynu micelarnego, można także po prostu do przeczyszczania twarzy, do odświeżania i tonizowania twarzy go używać. Sam produkt, słuchajcie, on tutaj, no jego tu już nie ma, dlatego Wam nie mogę pokazać, natomiast on miał taką, nie był przezroczysty typowo, tylko właśnie miał delikatny kolor. Jakby to nazwać? Był przezroczysty, ale mimo tego posiadał kolor, coś w ten deseń. Zacznę od minusów i to jest dla mnie największy minus. Jak wiecie, ja jestem niesamowitą fanką zapachów różnych, różnorakich i rzadko kiedy skarżę się, że jakiś produkt mi zbyt mocno pachnie i że mi to przeszkadza. Tutaj niestety właśnie tak było. Zapach jest kwiatowy, zdecydowanie kwiatowy. Ja za kwiatowymi zapachami, typowo kwiatowymi nie przepadam i powiem Wam, że strasznie z czasem, z użytku na użytek coraz bardziej mi ten zapach przeszkadzał, coraz bardziej mnie męczył. Natomiast ja tego produktu używałam tylko i wyłącznie do demakijażu. Nie przemywałam nim twarzy jak tonikiem. Używałam go do demakijażu. Tu jest pojemność 200 ml i no niestety szybko się mi skończył. Ale słuchajcie, makijaż zmywał dosłownie w 3 miga. Rewelacyjnie domywał makijaż. Ja często nosiłam pełen makijaż, a także taki jak dzisiaj. Jak widzicie, ja mam tylko rzęsy pomalowane i przykryto moją łuszczycę korektorem z Catrice i tyle. Więcej na twarzy nie mam nic, a mimo tego przepięknie mi doczyszczało zarówno jeden makijaż, jak i drugi makijaż. Nie miałam problemów, żebym musiała trzeć przykładowo rzęsy, bo także właśnie tuż z rzęs nim zmywałam i ściągałam, naprawdę to schodziło rewelacyjnie, wystarczyło przyłożyć płatek, chwilę jakby takimi okrężnymi ruchami delikatnie poruszać, po czym ściągnąć, słuchajcie, płatek był uwalony, a na oku nie było tuszu. Byłam niesamowicie zachwycona tym produktem, no niestety pojemność jest mała. Nie szczypał mnie w oczy, nie wyskoczyły mi żadne podrażnienia, nie wysuszał mi skóry, natomiast jak wrzuciłam na Instagrama moje 5 groszy właśnie na temat tego produktu, to jedna z Was napisała mi komentarz, że ją z czasem wysuszył po jakby regularnym stosowaniu. No ja po zużyciu tych 200 ml tego powiedzieć nie mogę. Moja skóra nie była wysuszona, wręcz przeciwnie. Ja mam skórę mieszaną w kierunku suchej.
Aczkolwiek mam to na razie dość dobrze pod kontrolą. Dlatego mówię, mnie nie wysuszył, krzywdy mi nie zrobił, nie miałam wyprysków, nie miałam ani pryszczy, ani żadnych podskórnych zmian, ani nic w ten deseń. Jedno jedyne, co mnie niesamowicie drażniło, to był ten zapach, no i oczywiście to, że był niewydajny, więc powiem wam szczerze, że gdyby ktoś z marki Taupa zapytał mnie, co zmieniłabym w tym produkcie, to moja odpowiedź brzmiałaby stuprocentowo: zmniejszyć zapach, a zwiększyć pojemność, ponieważ produkt jest rewelacyjny, podobno można go dostać w Biedronce. Nie wiem, na ile to jest prawda, podejrzewam, że nie jest drogi, tutaj także nie wiem, ile kosztuje, bo ja go dostałam. Sama osobiście kosmetyków z Taupy raczej nie kupuję, z wiadomych przyczyn. Ale jeżeli będę w Polsce i będę w Biedronce na zakupach i zobaczę go, zaopatrzę się na pewno w niego ponownie i wam także mogę bardzo gorąco go polecić. Nie sprawdzałam w ogóle składu, muszę się przyznać, ale widzę, że tutaj widnieje informacja, że nie zawiera sztucznych barwników, pegów, SLS-u, silikonów, oleju parafinowego, parabenów i donorów formaldehydu. Naturalny kolor zawiera naturalny kolor, roślinne składniki aktywne, fizjologiczne pH, konserwanty, opakowanie bezpieczne dla środowiska, poddane recyklingowi. Także mogę potwierdzić to, co tutaj jest na opakowaniu napisane, że łagodnie oczyszcza, nawilża, tonizuje, odświeża. No dobrze, z tym tonizowaniem, jak mówię, ja w tym celu go nie używałam, ale ze wszystkimi innymi opiniami tutaj wypisanymi zgodzę się w 100% i mogę wam bardzo gorąco go polecić. Jeszcze raz wam postaram się pokazać, jak on wygląda. On ma tutaj dzióbek, ale nie wydobywało się nie wiadomo jak dużo produktu z niego. No mówię wam, byłam naprawdę niesamowicie zadowolona i mogę wam zdradzić, że ten produkt trafi zdecydowanie do moich ulubieńców. No i to by było na tyle, to było dosłownie kilka słów z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli używałyście tego płynu micelarnego i toniku 2 w 1, to dajcie znać, jak się u was sprawdził, a jeśli nie, to dajcie znać, czy macie ochotę się na niego skusić. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo gorąco mogę go wam polecić. Teraz żegnam się z wami, uciekam do pracy, do zobaczenia, pa pa!